Suwałki chcą walczyć z osteoporozą. Osteoporoza, o czym mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Szpitalu Wojewódzkim Marek Kiluk, prezes Fundacji Ochrony Zdrowia, jest chorobą, która coraz bardziej zagraża naszemu społeczeństwu. Szczególnie w naszym mieście, w którym mamy do czynienia ze starzejącym się społeczeństwem. Nieleczona może doprowadzić nawet do śmierci pacjenta. Dlatego wystąpiliśmy tutaj z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego o taką pomoc w zorganizowaniu takiej akcji i spotkaliśmy się z pozytywną akceptacją tego projektu. Lada moment chcemy z nim wystartować, także bardzo się cieszymy, że marszałek osobiście przyjechał tutaj do nas, by właśnie taką umowę z Urzędem Marszałkowskim podpisać. Jak podkreślił marszałek województwa Bogdan Paszkowski, jeżeli na zagrożenie nie zareagujemy dzisiaj, w przyszłości państwa polskiego nie będzie stać na zabezpieczenie podstawowej opieki medycznej. Ponieważ wydatki na opiekę szpitalną rosną w zastraszającym tempie i trzeba rozpocząć działania profilaktyczne. W tym roku do Fundacji z Województwa Podlaskiego trafi 12 tysięcy złotych. Niewykluczone, iż w przyszłym dofinansowanie będzie znacznie większe. Na co mogą liczyć beneficjenci? 12 tysięcy złotych to jak najbardziej według nas będą dobrze zainwestowane pieniądze, bo jak w żadnej innej jednostce chorobowej, w sumie niskimi kosztami możemy uzyskać bardzo znaczną poprawę. I tak jak marszałek powiedział, taniej jest zapobiegać niż później następstwa leczyć, a następstwo osteoporozy to złamany kręgosłup, złamana szyjka kości udowej, czyli idą za tym poważne zabiegi, no i oczywiście niesprawność w prawie 50%. Myśmy podzielili właśnie ten program na 3 cykle spotkań informacyjnych i planujemy zorganizować spotkanie z dietetykiem. To minimum 3 spotkania i minimum 20 osób. Oczywiście liczymy, że będzie dużo więcej osób zainteresowanych. Z lekarzem ortopedą również 3 spotkania po 20 osób i z reumatologiem. Podczas spotkań suwalczanie poznają zasady zdrowego odżywiania oraz ćwiczeń, które mają nas uchronić przed chorobą. Za tę kwotę wykonane zostaną też badania krwi oraz badania na gęstość kości. Także zabiegi rehabilitacyjne u 30 uczestników oraz zabiegi Nordic Walking, czyli bardziej zarazić taką formą spędzania wolnego czasu i również szkolenia prawidłowego chodu dla 30 uczestników. Program jest pilotażowy i od jego powodzenia zależą kolejne. Najbliższego możemy spodziewać się już w przyszłym roku.